Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, czcigodni goście, weszliśmy w okres świąt paschalnych, największych świąt. To największa radość dla Kościoła, dla każdego z nas. Nieprzypadkowo pragnę dzisiaj złożyć życzenia Wam w naszej kaplicy świętej Faustyny. W tej kaplicy, gdzie przygotowywaliśmy się do tych świąt w bardzo dziwnej atmosferze. W atmosferze lęku, niepokoju, niepewności. Tutaj trwaliśmy całymi dniami przez kilka tygodni na adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielu z Was przychodziło do tej kaplicy na modlitwę, ale jestem przekonany, że jeszcze więcej osób uczestniczyło w tej modlitwie przez transmisję internetową. W tym czasie adoracji trwała spowiedź. Kapłani dyżurowali w konfesjonale. Tutaj pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym kapłanom za ich gorliwą posługę w konfesjonale. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zwyciężył śmierć. Chrystus daje nam dzisiaj nowe życie. Daje nam nową nadzieję. Przychodzimy dzisiaj, aby trwać w tej wielkiej radości. Uczestniczymy w przeróżny sposób, w większości przez transmisję internetową. Moi drodzy, pragnę dzisiaj złożyć Wam w imieniu wszystkich kapłanów jak najlepsze życzenia. Na pewno tęsknicie za Kościołem, za Eucharystią. My, kapłani, również tęsknimy za Wami. Tęsknimy za wspólnotą, w której tak licznie spotykaliśmy się w naszej świątyni, zwłaszcza w okresie świąt. Pragnę Wam życzyć, aby dzisiaj, kiedy gromadzicie się w Waszych domach, aby te domy stały się takimi pięknymi świątyniami. Pragnę Wam życzyć, aby Wasze rodziny były Bogiem silne, o co tak często modlił się i prosił święty Jan Paweł II. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was swoim błogosławieństwem. Niech Maryja otoczy Was płaszczem swojej opieki. Na radosny czas przeżywania świąt paschalnych przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja.